Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam danie restauracyjne, konserwę rzemieślniczą marki Iron Chef. Tym razem jest danie pod tytułem Miska Buddy. Tak sobie to danie nazwali, więc będziemy próbować. No, pakowanie jak większość tego typu konserw. W taki sam sposób, za wyjątkiem jednego, które jest dodatkowo w kartoniku. Tu mamy tylko pakowanie takie papierowe, przynajmniej chociaż można się dowiedzieć, z czego to się składa i inne elementy. Jest to danie typu wege, czyli bez mięsa, no ale oczywiście przerobić na mięsne danie zawsze można. Tu jest data podana produkcji i jak tutaj mamy zalecany termin przydatności to 24 miesiące, zalecany, czyli nie znaczy, że przed 24 miesiącem należy to zjeść. Może to przetrwać znacznie dłużej. No ale każdy sobie je i przechowuje takie konserwy jak długo chce. Jeśli chodzi o skład, to mamy bardzo dobry. Mamy tutaj ciecierzyca, fasola czerwona, pieczarka, seler, korzeń pietruszki, marchew, czosnek, cebula, koncentrat pomidorowy, bulion warzywny, sól, pieprz, kmin rzymski, tymianek suszony oraz oliwa z oliwek. Żadnych dziwnych składników, żadnych konserwantów. Skład jak najbardziej w porządku. Nie ma tutaj podane procentowej zawartości tych wszystkich. No na pewno najwięcej będzie ciecierzycy i fasoli. Chociaż wolałbym, żeby było fasoli trochę więcej niż ciecierzycy, no ale skoro jest tu na pierwszym miejscu, to raczej taka będzie. Kaloryczność tego dania to jedynie 183 kilokalorie, a danie ma gramaturę 300 gramów, czyli raczej skromniutko. W zasadzie widzę już tutaj dwie wady: cena wysoka oraz niska kaloryczność. To jest bardziej na jakąś przekąskę, powiedziałbym, niż na jakieś danie obiadowe czy tam danie restauracyjne, no ale wiadomo, jeden je mniej, jeden więcej. No i w zależności co ewentualnie tutaj możemy jeszcze dodać własnego, bo to powiedzmy jest takie półprodukt niż kompletne danie, jak dla mnie oczywiście. A każdy może sobie dodać lub nie dodawać tutaj nic. Puszka łatwo otwieralna, nie trzeba się trudzić, o ile nie jesteśmy w domu, a w terenie nie zawsze ma się przy sobie otwieracz, a tutaj nie ma problemu. Tak to się prezentuje upchane w puszce. Widzę, że to jest dosyć gęste, więc tego sosiku tutaj mało jest, za to warzyw bardzo dużo. No to trzeba będzie to podgrzewać na małym ogniu, żeby to się nie przypaliło, aż się troszeczkę tego sosiku wytopi. No i raczej danie na ciepło, tym bardziej, że jest chłodno, więc w moim przypadku i tak bym musiał to zjeść na ciepło. A co najwyżej na zimno, jak ktoś nie ma innego wyjścia. Tak jak wspominałem, można to przerobić na danie mięsne, można dodać do mięsa jak ktoś chce lub nie. W moim przypadku akurat sobie nie dodam. No ale żeby takie danie było zdecydowanie lepsze, dodam sobie ryżu, jakieś 50 gramów, przynajmniej zwiększy się ilość kalorii. Ale to troszeczkę musi się podgrzać, ten sosik się pojawić i wtedy sobie dorzucę ten ryż. Tak się prezentuje podgrzane danie z dodatkiem ryżu. Wyszła spora porcja. Sosu tego było zdecydowanie malutko jak dla mnie, nawet kosztem mniejszej ilości warzyw. Troszeczkę było tego sosu, było więcej, by było to lepsze. Trzeba było często bardzo mieszać, żeby to nie przypalić. No dodatkowo ryż jeszcze wypił mi tą część tego sosu, ale nie jest to zbyt suche czy coś w tym rodzaju. Zobaczymy, jak to smakuje. No smakuje jak niedoprawione danie. Myślałem, że tej ciecierzycy rzeczywiście tu będzie dużo, a jej tak jakoś niezbyt dużo jest, albo to dlatego, że te inne warzywa są w takich wielkich kawałkach. Warzywka fajne, mięciutkie. Ledwo czuć ten sos pomidorowy. Nie jest mocno wyczuwalny. Zdecydowanie tu brakuje jakichś przypraw. No przynajmniej tego pieprzu. Ja bym powiedział, że dużo pieprzu. Może dlatego, że dodałem ryż. No ale skoro i tak wypił ten sos pomidorowy, który tu był, to nie powinien być taki. Nie jest to jakieś danie mdłe czy coś w tym rodzaju. Czuć jakiś smak, no ale zdecydowanie jest go zbyt mało jak dla mnie. No wielkie kawały tych warzyw. Są tu też fasola i ciecierzyca. Jakoś zbyt malutko ich tu jest, pomimo, że były pierwsze w składzie, albo po prostu dlatego, że reszta jest taka wielka, w dużych kawałkach. No po doprawieniu jest to już zdecydowanie lepsze. Spora porcja wyszła, chociaż jakbym dodał jeszcze mięsa, to jeszcze większe by to wyszło. No tym bardziej kaloryczne. No ale takie warzywa z ryżem też są w porządku. Tylko zdecydowanie więcej tu powinno być tego sosiku pomidorowego. Chociaż jest on wyczuwalny, lekko pomidorowy taki. Warzywa miękkie, dobre, po doprawieniu jest to jak najbardziej zjadliwe. Ale drugim razem raczej bym tego nie kupił, nawet jakby to kosztowało połowę tej ceny. Bo są dania w tej samej cenie, są zdecydowanie lepsze. Też niekoniecznie z mięsem. Albo jak są same takie warzywa, to jest więcej sosu, bardziej jakiś taki wyrazistszy smak jest. Mam jeszcze inne wegedania i wcześniej, które jadłem, były troszeczkę inne i lepsze. Tu brakuje większej ilości sosu na pewno. Ale pod względem smakowym taki rodzaj warzyw jak tutaj jest w porządku. Da się to jak najbardziej zjeść z ryżem. Chociaż nawet mały dodatek mięsa by tutaj nie zaszkodził. Przynajmniej te 100 gramów. Także taki, powiedzmy, obiad mało kaloryczny, zdrowy, bez konserwantów jest też ok. Chociaż ja średnio polecam taką konserwę, ale jak ktoś konserwę obiadową, ale jak ktoś sobie chce takie coś spróbować w takiej cenie i mu to odpowiada, to ok. Mi nie za bardzo. Dodatkowe informacje na ten temat będą pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.